wielcy mi doradcy klienta. Pierwszy lepszy może siedzieć za biurkiem i wciskać klientom, co się da. No, niekoniecznie. Aby zostać doradcą u nas w banku, należy przejść szereg szkoleń i certyfikacji. Musimy przede wszystkim odpowiedzialnie podchodzić do klienta, tak żeby zaproponować mu najlepsze korzyści i rozwiązania. Moja kumpela najpierw pracowała jako przedstawiciel handlowy i sprzedawała jakieś kosmetyki. A po roku w tym banku jest doradcą klienta, więc to mówi samo za siebie, kto tam pracuje. Wiesz co, Michał? Przecież zatrudniając się do pracy w dziale sprzedaży w naszym banku, nie trzeba mieć w ogóle doświadczenia w bankowości. Przecież bank zapewnia kompleksowe szkolenia, które odpowiednio przygotują pracownika do pracy na danym stanowisku, a dodatkowo jeszcze, jak ktoś ma naturalny talent w budowaniu relacji z klientem, umiejętność słuchania, to super się odnajdzie na tym stanowisku. Te komentarze są zaskakujące, naprawdę. W tym banku to można sobie popracować przez chwilę. Nic dobrego na ciebie tutaj nie czeka. Ludzie odchodzą, jak tylko znajdą lepszą robotę. Tak się składa, że ja odszedłem z banku BNP Paribas. Byłem w innym miejscu, ale nie żałuję, ponieważ zdobyłem tam naprawdę cenne doświadczenie. Ale wróciłem i myślę, że to była dobra decyzja. Mam tutaj szansę na rozwój, mam tutaj perspektywy, ale też ludzie, którzy mnie otaczają, też pomagają mi osiągnąć moje cele. Co ci ludzie w tych oddziałach mogą wiedzieć o inwestowaniu moich pieniędzy? Coś tam wiemy. Ukończyłam trudną międzynarodową certyfikację EFPA, która daje mi możliwość oferowania produktów inwestycyjnych na terenie całej Unii Europejskiej. Dodatkowo wiele licznych szkoleń, a przede wszystkim moje wieloletnie relacje z klientami. Ich zadowolenie pokazuje, że po prostu warto. Jednak praca w banku BNP Paribas może być nieoczywista.